Seniorzy z Jaworzna wzięli udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu osób starszych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie, którą reprezentowali komisarz Tomasz Obarski oraz sierżant Monika Śliwińska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który reprezentowała Alicja Witoszek. Seniorzy w ostatnim czasie są grupą osób, grupą naszego społeczeństwa, która narażona jest na wyłudzenia i na oszustwa. Także będziemy szeroko mówić nie tylko o bezpieczeństwie takim ściśle fizycznym, ale również ekonomicznym, również takim psychicznym. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu seniorów, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat bezpieczeństwa. Uważam, że ostrożności nigdy nie jest zadość. Chcę się dowiedzieć jeszcze, na co jeszcze może być człowiek narażony. Bo nieraz nieświadomie otwiera drzwi, nie wie komu i tak dalej. Myślę, że tu się dowiemy, jakie sytuacje są w Jaworznie przede wszystkim. Chciałabym wiedzieć, czy Jaworzno jest bezpieczne. Czy można wieczorem chodzić w takim wieku, jak my jesteśmy? Czy w razie czego nas ktoś obroni? No tego chciałabym. Dzisiaj oczekuję tego właśnie. Mówiono m.in. o oszustwach na wnuczka oraz o tym, jak uchronić się przed naciągaczami. W trakcie tych spotkań apelujemy zawsze o zachowanie tej ostrożności. Przestrzegamy, podnosimy, staramy się podnieść ten stopień świadomości wszystkim tym osobom, które narażone są właśnie na tego rodzaju przestępstwa. Seniorzy chętnie wzięli udział w spotkaniu i bardzo pozytywnie wypowiadali się na jego temat. To bardzo dobrze, że takie tematy są poruszane, bo człowiek, jeżeli jest uczciwy, to wydaje mu się, że wszyscy dookoła są uczciwi. No a jednak tak nie jest, nie? Stale coraz więcej oszustów różnych się kręci po domach, zwłaszcza do starszych ludzi. To z prądem, to z satelitą, to znowu to trzeba zmienić. Także takie ostrzeżenia są dobre dla przypomnienia przede wszystkim. Wśród słuchaczy pojawili się m.in. seniorzy z klubu seniora działającego na Podwalu. Jako kierownik klubu bardzo zachęcam wszystkich uczestników, żeby brali udział czynny w takich spotkaniach, żeby przychodzili, posłuchali, bo zawsze to pomoże im w takich sytuacjach właśnie zagrożenia. Spotkanie było okazją nie tylko do uzyskania informacji, w jaki sposób reagować w sytuacjach trudnych i jak stać się bardziej asertywnym i wyczulonym na próby oszustwa, ale także do wymiany poglądów na te tematy. Będziemy stawiać w tej tematyce na przykłady, będziemy podkreślać, jakich sytuacji mają się przestrzegać, będziemy pokazywać konkretne przykłady, które miały miejsce na naszym terenie, na terenie miasta Jaworzna i będziemy apelować o zachowanie pełnej ostrożności w trakcie kontaktu z osobami obcymi. Mamy nadzieję, że spotkania takie jak te znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa seniorów.